Hej, dziś witajcie mordeczki z tej strony KodMiczDao. No i w dzisiejszym materiale na tym kanale postaram wam się przetłumaczyć kilka kolejnych informacji, które pojawiły się po ostatniej wielkiej aktualizacji. A więc, jak sami dobrze wiecie, w ostatni wtorek do gry Fortnite została wprowadzona naprawdę długo wyczekiwana pierwsza wielka aktualizacja tego obecnego rozdziału trzeciego w sezonie pierwszym. Wspomniałem tutaj, że pierwsza aktualizacja, a oczywiście były wcześniej inne aktualizacje, jednakże ta aktualizacja teraz była aktualizacją, która wprowadziła pierwsze zmiany w tym rozdziale trzecim. No w sensie, tamte dwie poprzednie aktualizacje, czyli 19.0, która trafiła do gry Fortnite dwa razy, była aktualizacją, która na początku dodała wydarzenie świąteczne do gry Fortnite, a druga taka aktualizacja była z naprawą błędów, no i całą tą resztą. Jednakże w dzisiejszym odcinku na tym kanale nie zajmujemy się starą aktualizacją 19.01 i zajmiemy się bardziej aktualizacją 19.10, ponieważ to właśnie po niej pojawiło się kilka bardzo ciekawych informacji. Dodam tutaj od razu, że wszystkie informacje, które przedstawię wam w tym filmie, na tym kanale, są na bazie tego, co pojawiło się po tej aktualizacji na Twitterze i oczywiście nie pojawiło się jeszcze w grze Fortnite. Ponieważ w dzisiejszym odcinku na tym kanale zajmiemy się wyciekami, a pierwszy wyciek, który pojawił się po tej aktualizacji i pojawił się właśnie na Twitterze, to informacja odnośnie nowego sposobu poruszania się po tej obecnej wyspie. A dokładniej, z tego co podał nam Hypex na swoim profilu na Twitterze 19 stycznia, kilka godzin po aktualizacji, to już niebawem do gry Fortnite będzie wchodziła nowa funkcja przemieszczania się, czyli sprint. Sprint to oczywiście nic innego jak szybsze bieganie i po prostu chodzi w tym wszystkim o to, że Fortnite próbuje zrobić coś na zasadzie tego, że gracze mogą po prostu szybciej biegać w pewnych momentach, a niestety w innych momentach będą biegać po prostu wolniej. Z informacji, które podał sam Hypex w tym samym poście, o którym mówiłem chwilkę wcześniej, to możemy dowiedzieć się, że po aktywacji zwiększy się prędkość poruszania się po wyspie, która będzie rosła wraz z bieganiem po prostu w dół. Im szybciej będziemy biec, tym bardziej kamera ma się trząść, czyli po prostu jest to normalna funkcja, która zostanie wprowadzona do gry Fortnite i będzie ona polegała na tym, że gracze będą mogli albo wolniej, albo szybciej biegać. Oczywiście mówimy tutaj, że wolniej biegać, ponieważ w momencie, w którym gracze będą próbowali wbiec pod górkę, niestety, ale sprint będzie troszeczkę wolniejszy, jednakże jeżeli będziemy biegać z górki, to sprint będzie troszkę szybszy. Dlatego też w momencie, w którym ta funkcja zostanie całkowicie wprowadzona do gry Fortnite, całkowicie zmieni się sposób przemieszczania się po wyspie, no i gracze będą albo wolniej docierać do strefy, albo o wiele szybciej. Wszystko to będzie zależne tylko i wyłącznie od tego, czy będziecie biegać pod górkę, czy z górki i niestety, ale nie jestem pewny, czy teren, na którym też będziecie biegać, będzie miał do tego jakieś znaczenie. Mi osobiście wydaje się, że po piasku gracze będą biegać całkowicie inaczej, ponieważ po piasku biega się o wiele gorzej, jednakże jeżeli gracze będą biegać na przykład po trawie, czy tam po zwykłych drogach, to normalnie będą szybko biegać. No a teraz, przed przejściem do dalszych informacji w tym odcinku, to chciałbym was szybko poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, niestety, ale nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać przepotężny i przeunikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli Migao 2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, przejdźmy sobie do dalszych informacji odnośnie tego, co pojawiło się w plikach gry po ostatniej wielkiej aktualizacji. Z kolejnych zmian, które pojawiły się po tej aktualizacji, czyli aktualizacji 19.10 i tym razem dotyczą już tego, co jest bezpośrednio w grze, to nic innego jak dodanie pewnego przedmiotu na arenę i tryby kompetytywne. A dokładniej, twórcy gry stwierdzili, że po tej aktualizacji na tryby aren i tryby kompetytywne, czyli na wszystkie turnieje, zostaną dodane te specjalne, większe, metalowe ściany. Oczywiście chodzi mi tutaj o te ściany, które mają 2500 życia i normalnie w zwykłych rozgrywkach możemy je zdobyć w 5 sztukach, no i co ciekawe, na arenie możemy je zdobyć tylko i wyłącznie w 2 sztukach w jednym miejscu na wyspie. No w sensie, chodzi mi tutaj, że w jednym miejscu, czyli w momencie, w którym wy znajdziecie w jakimś miejscu te ściany, to nie będą one w 5 sztukach, a właśnie w tych 2 sztukach, o których mówiłem wam wcześniej. Z kolejnych rzeczy, które pojawiły się po tej aktualizacji i poinformował nas również o tym Hypex, to jest to nic innego jak rewolwer. A dokładniej, z tego co poinformował nas Hypex na swoim profilu na Twitterze, to rewolwer i jego wszystkie rzadkości zostały dodane z powrotem do łupów, luzem i skrzyń właśnie wczoraj. No i co ciekawe, sama broń była dostępna w grze przez kilkanaście tam minut, czy tam chyba przez godzinę, jednakże po tej godzinie, z tego co nawet możemy przeczytać w samym poście od Hypexa, broń ta została całkowicie wyłączona. Niestety, ale nie wiadomo, kiedy dokładnie ta broń zostanie całkowicie dodana do gry Fortnite, jednakże już teraz możemy dowiedzieć się, że sam stary rewolwer zostanie niebawem przywrócony na naszą
wielką wyspę. Oczywiście w późniejszym czasie nadal będziemy dostawać coraz więcej informacji odnośnie tego, co pojawiło się po tej aktualizacji, jednakże jeszcze z innych rzeczy, które podał nam sam Hypex na swoim profilu na Twitterze, to Fortnite pracuje nad kilkoma specjalnymi trybami. No i mówię tutaj o tym, ponieważ nie chodzi tutaj o byle jaki tryb okresowy, tylko mowa tutaj o niczym innym jak trybie okresowym, w którym znajdują się wszystkie stare bronie. A dokładniej mowa tutaj o trybie okresowym Powrót do przeszłości, czyli tryb, który był chyba jednym z moich ulubionych trybów w rozdziale drugim, no i to właśnie na nim gracze mogą pograć wszystkimi starymi brońmi. Niestety, ale nie wiadomo dokładnie, kiedy ten tryb będzie dostępny już do rozgrywki, jednakże jestem wręcz pewny, że już niebawem twórcy gry normalnie udostępnią ten tryb dla każdego gracza bezpośrednio w grze. Dodatkowo, poza tym trybem zostało zaktualizowanych jeszcze kilka innych trybów, już takich mniej ważniejszych trybów, jednakże nie będę o nich tutaj wspominał, ponieważ one same już niebawem pojawią się w grze i każdy gracz będzie mógł na nich po prostu zagrać. No i jak widać, aktualizacja 19.10 do tej pory była chyba jedną z lepszych aktualizacji, która trafiła do gry Fortnite, no i oczywiście poza tym, że zostało w niej naprawionych kilka broni, to dodatkowo twórcy gry pracują nad jeszcze kilkoma bardzo ciekawymi rzeczami. Więcej szczegółowych informacji odnośnie kolejnych tematów będziemy dostawać oczywiście w późniejszym czasie, ponieważ na obecną chwilę ani na Twitterze, ani nigdzie w internecie nie ma żadnych ciekawych informacji odnośnie tego, co już niebawem będzie działo się po prostu w grze Fortnite. Ale jak sami dobrze wiecie, jest to po prostu kwestia czasu, aż dalsza fabuła tego obecnego rozdziału trzeciego pójdzie do przodu i jestem wręcz pewny, że już na dniach poznamy więcej szczegółowych informacji odnośnie agencji UR, no i oczywiście całej tej siódemki. A jeżeli to wy chcecie kolejny odcinek odnośnie nadchodzących aktualizacji, które będą w grze Fortnite, to teraz w komentarzu pod tym odcinkiem napiszcie po prostu update. Jeżeli serio zobaczę dużo komentarzy pod tym odcinkiem, to jak zawsze nagram dla was taki odcinek i każdej osobie przypnę po prostu serduszko. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kilku kolejnych wycieków oraz zmian, które pojawiły się po ostatniej wielkiej aktualizacji 19.10. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych zmianach oraz wyciekach i która zmiana i wyciek według was był po prostu najlepszy. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!